Kleczewie w tamtejszym kinie Zachęta odbył się wielkopolski konkurs na monodram dziecięcy Młodzi Koryfeusze. W tym roku do Kleczewa przyjechało 23 młodych artystów, uczniów szkół podstawowych, m.in. z Kalisza, Turku, Złotkowa, Droszewa, Rajska, Przykony, Trąbczyna czy Konina. Tegoroczna edycja wielkopolskiego konkursu na monodram Młodzi Koryfeusze to okrągły jubileusz, albowiem jest to 20. edycja. Cieszymy się bardzo, że ten konkurs udaje się przez tyle lat rozwijać, bo on się rzeczywiście rozwija. Mamy co roku więcej uczestników. W tym roku poszerzyliśmy również udział o trzecią kategorię wiekową, w której lokują się uczniowie siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej. Zmagania młodych aktorów oceniała komisja artystyczna w składzie Magdalena Płaneta, aktorka, reżyser, pedagog teatralny, Aneta Piorun, instruktor teatralny z Miejskiego Domu Kultury w Kole oraz Krystian Weber, instruktor do spraw muzyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. No ja osobiście nagrodziłabym wszystkich młodych wykonawców, no przede wszystkim za to, że tutaj są, bo to jest bardzo ważne, że oni tutaj są. Myślę sobie, że rzeczywiście to, że oni stają na tej scenie i mierzą się z żywym słowem, z jakimiś swoimi, ze swoim poglądem na świat, z jakimiś swoimi rozterkami, mówią nam o tym, z tego scenicznego świata, to jest bardzo dobrze. Komisja konkursowa po obejrzeniu 23 prezentacji przyznała 11 równorzędnych nagród. W najmłodszej kategorii wiekowej od 6 do 9 lat nagrody otrzymali Klara Białecka z Trąbczyna, Adam Rybarczyk z Rajska oraz Zuzanna Pogorzelec z Moskurni. Balbinko, umyj się i ubierz, żeby ptyś nie musiał na ciebie czekać. Mama, no właśnie chcę się ubrać, tylko nie ma w co. Wiem, zadzwonię do mamy. Ona na pewno coś wymyśli. Ła! Ojej, tato, ojej, mamo, ratujcie mnie przed jam. Nie zamykaj, mamo, drzwi, bo jest bardzo straszno mi. A w dodatku w tamtej jamie coś tak jakby mruga na mnie, że mam przyjść. Może krwi ta mała bieda, która sobie rady nie da, którą trzeba poratować. Słucham? Krzyczy roztrzęsiona. Przynieś kawę mi, bo skonam. Nie herbata, ale kawa zawsze mnie na nogi stawia. Kelner w tył wykonał zwrot i wyszeptał: Oh my God! W drugiej kategorii wiekowej 9-12 lat nagrodzono 4 osoby. Monikę Wyskowicz oraz Liwię Kasprzak z Konina, Aleksandrę Piechocką ze Szkoły Podstawowej w Krobi oraz Marię Parus z Trąbczyna. Muszę ci powiedzieć, że rani mnie twoja zmienność. Czasem jak zepsutą lalkę rzucasz w kąt. Przedmioty martwe są zawsze w porządku. Nic im niestety nie można zarzucić. Wyjątkowo solidnie wysprzątane, nawet po kątach. W rogu okazała zielono-srebrna choinka. Na stole biały obrus i 4 komplety talerzy. Co? 4? A gdzie 5? Zawołała gniewnie. Ile lat was uczę, że musi być jedno dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa, bo może przyjść ktoś samotny, nieszczęśliwy albo bezdomny. Mama ma słońce we włosach, uśmiech we włosach, kochane włosy, szczęśliwe włosy, które trzepoczą i tańczą. Posłuchaj, jak one się śmieją, wtedy śmieje się także mama. Tak, wtedy mama się śmieje. Moja córeczka, mówi mama. Moje ulubione zamszowe buciki. Wszędzie ze mną byłyście. I w górach, i nad morzem, i w Krakowie. Cisną trochę, za małe. Mamo! Zamszaki są już na mnie za małe, trzeba je wyrzucić.
Pewnie wam smutno. Tyle razem przeżyłyśmy. W najstarszej grupie wiekowej 13-15 lat przyznano 3 nagrody, a otrzymali je Adam Trzmielewski z Przykony, Jakub Bąk ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem oraz Mikołaj Zieliński z Turku. This vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. Co? Jezu, dzwonek. Nie, nie ma takiej opcji, nie wyjdę, nie pokażę im się w takim stanie. Przecież jak oni mnie zobaczą, to stanę się pośmiewiskiem całej szklasy. W pewnym momencie paczuszka zaczęła pękać. Wyłazi z niej motyl i rozkłada w słońcu przepiękne, różnokolorowe skrzydełka, mieniące się tęczowo. Słuchaj no, jak tego dokonałeś? To było naprawdę cudowne. Komisja konkursowa przyznała też nagrodę specjalną. Otrzymał ją Maciej Rogala z Konina, jak napisano w uzasadnieniu, za próbę autorskiej wypowiedzi. Mama jest najlepszą mamą na świecie. Tata jest najlepszym tatą na świecie. Najlepsza rodzina na świecie. Poza nagrodami jurorzy przyznali też 12 wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia ufundowało Starostwo Powiatowe w Koninie. Daje w efekcie zero. Organizatorami 20. edycji Wielkopolskiego Konkursu na Monodram Młodzi Koryfeusze było Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie. I właśnie dlatego stworzyłam plan.